Rozmowa na koniec kadencji samorządowej 2010-2014 z zastępcą burmistrza miasta i gminy Pelpin Tadeuszem Błęckim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Derby Pelpina, piłkarskie derby Pelpina za nami. Wynik Pana zadowolił? Wynik sportowy na boisku wygra na Wieżycy, ale ja patrzę w innym kontekście. Było to w sumie prawdziwe święto piłki w Pelplinie. Dwie czwartoligowe drużyny i naprawdę duża frekwencja kibiców. Stadion prawie był zapełniony. Tak, to właśnie nas cieszy i to pokazuje na to, że samorząd pelpiński, wspierając pelpiński sport, ma teraz naprawdę i wiernych kibiców. Piłkarska runda jesienna już na półmetku, do gry wchodzą teraz koszykarze. Epoka kapitana Juliana Germana i reszty całego zespołu na poziomie Pelpina, można powiedzieć, że chyba zakończyła się. Będą następcy Pana zdaniem? Ja mi się wydaje, że tak. To jest kolejny pomysł, żeby koszykówka w Pelpinie była znana. Pojawił się wspaniały projekt, jakim jest Z tradycją w przyszłość. Jest to pomysł połączenia dwóch miast, Pelplina i Starogardu, na wykorzystanie tej pelplińskiej młodzieży i starogardzkiej. Powstały drużyny, które obecnie mają rozgrywki już ligowe. Na bazie tej pelplińskiej i starogardzkiej młodzieży powstała trzecioligowa drużyna koszykówki. Rozgrywa mecze w Pelplinie i już teraz chciałbym zaprosić w niedzielę 19 o godzinie 13 do zespołu szkolenia i wychowania numer 1 w Pelplinie na mecz. Już trzeci, dwa pierwsze wygrane, więc jest warto kibicować. Dobre rokowania mamy. Zaczęliśmy, panie burmistrzu, na sportowo, to może jeszcze pytanie o inicjatywy na przyszłe lata. Wkrótce odbędzie się już po raz trzeci bieg nadwiślański. Tu organizatorem jest Powiatowe Centrum Sportu wraz ze Stowarzyszeniem Biegający Tczew. Nasi biegacze na czele z Danielem Michną domagają się takiego swoistego lokalnego PZU Warsaw Marathon, to znaczy Pelplin Marathon. Doczekają się? Tak, bieganie jest coraz mocniejsze. To widać zresztą, jadąc przy obwodnicy pelplińskiej, często spotyka się biegających ludzi. To jest też przedłużenie albo pomysł na realizację obecnie realizowanych biegów pelplińskich, czyli w czerwcu bieg papieski i jarmark cysterski. I oczywiście w wrześniu to jest bieg cysterski. Jest to pomysł, żeby w przyszłorocznym roku zorganizował bieg, może niewielko masowy, ale długodystansowy, na zasadach reguły elektronicznego pomiaru czasu, także pewną formułę biegu masowego. Jest to, uważam, dobry kierunek działania i już teraz chyba będzie trzeba zaprosić na przyszły rok do Pelpina, może nie na bieg maratoński, ale przynajmniej na długość 10 km. To mi się wydaje, że na dzisiaj dobry pomysł. Osiągalny jest taki dystans do organizacji. Jest to organizacyjnie do przygotowania tutaj przez samorząd i oczywiście przez społeczników. I tu dziękujemy panu Michnie Danielowi, który z taką inicjatywą wyszedł do samorządu pelpińskiego. Panie burmistrzu, zamykając już temat sportu, jakie zmiany nastąpiły, jeśli chodzi o przyszłą modernizację pelpińskiego obiektu, o modernizację pelpińskiego stadionu? Czy są już jakieś wyraźne zmiany w tym zakresie? Czy powiat nadal chce angażować swoje środki w modernizację naszego obiektu? No chyba tutaj pokazuje, że ta inwestycja ma zielone światło. Obecnie faktycznie zakończyliśmy etap dokumentacji budowlanej. Co jest najważniejsze, po moim wniosku do zarządu powiatu czeskiego uzyskaliśmy informację, że w przyszłorocznym budżecie planowane są środki w kwocie 250 tysięcy złotych. Już na samą realizację potwierdził to osobiście pan starosta Józef Puczyński, będąc tutaj na naszej sesji oświatowej, czyli należy tylko teraz sporządzać odpowiednie porozumienie, które by określało zasady finansowania ze strony i powiatu, i miasta Pelplin, i wówczas możemy się ubiegać także o środki zewnętrzne. To jest jakby podstawą szybkiej realizacji tej inwestycji, czyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. Panie burmistrzu, skoro podsumowujemy mijającą kadencję, w trakcie ostatnich lat powstało wiele świetlic, terenów rekreacyjnych. Czy zrażają Pana pojawiające się opinie dotyczące tego, że świetlice są za duże? Tak, faktycznie. W ostatnim okresie powstało dużo obiektów kulturalno-sportowych, rekreacyjnych, jakim jest na przykład świetlica w Pomyjach, Janiszewie, czy wcześniej wykonana świetlica w Rudnie. Również tereny rekreacyjne, bo mówimy o terenie w Rajkowach,
miejscowości Kulice, Rożental, Mały Walichnowach albo w Międzyłężu. Tam powstały obiekty rekreacyjne, a także i świetlice, o których tutaj pan redaktor wspomniał. Czy one są odpowiedniej wielkości? To są jakby oczekiwania mieszkańców. Oni poprzez programy odnowy wsi, a także zebrania wiejskie określają zakres inwestycji i jaki charakter wykorzystania. A zatem, panie burmistrzu, pana zdaniem udało się wprowadzić do świetlic życie i taką aktywną, bieżącą działalność? Tak, bo tak jak wspomnieliśmy, jest to jakby zapotrzebowanie lokalnej społeczności, głównie wiejskiej. To jest pomysł na to, żeby też kultura zaistniała w terenach wiejskich. To nie są może duże domy kultury, ale małe lokalizacje, które pozwalają na organizację wiejskich imprez, wiejskich zebrań, imprezy okolicznościowych, ale także i to, co jest najważniejsze, wykorzystują inne grupy społeczne, szkoły, straże, koła gospodyń. Mi się wydaje, że tętni tam życie. Natomiast pomysł na przyszłość to oczywiście jest stworzenie tam może szerszej oferty kulturalnej. Łatwiej przyjechać instruktorowi do takiej świetlicy niż mają przyjechać mieszkańcy terenów wiejskich do Domu Kultury, który prężnie działa, ale jest to już pewne utrudnienie. Panie burmistrzu, jaką długość kanalizacji udało się ułożyć podczas mijającej kadencji? Tak, w ramach tej kadencji wybudowaliśmy jakby dwie sieci kanalizacyjne. Pierwsza to inwestycja budowa kanalizacji w miejscowości Pelpi na osiedlu leśnym. To tutaj wykonano łączną długość sieci o 4,5 km. Większym już tutaj potencjał i długość budowanej sieci to budowa kanalizacji w miejscowości Gręblin, a także to połączenie oczywiście tej sieci z siecią w miejscowości Rudno. Wspomnieć należy tu także o budowanej obecnie sieci kanalizacji sanitarnej przez spółkę Pelką, która obecnie buduje na terenie Pelplina ulic Strzelnica, Mickiewicza, plac Cukrownia, także w Janiszewku wybudowania też kanalizację sanitarną. A panie burmistrzu, z planów zamierzeń jakiej długości kanalizacji nie udało się ułożyć? No oczywiście też takie porażki są. Jest to może nie porażka, ale tak by nie udało się rozpocząć realizacji w tym roku budowy kanalizacji w miejscowości Rombark wraz z budową kontenerowej oczyszczalni. To było kilka przyczyn, a na pewno najważniejszą to jest to, jakby długotrwał okres przejmowania gruntów od Agencji Rolnej Nieruchomości, dzięki któremu dopiero mogliśmy rozpocząć fazę projektu budowlanego. Czyli procedura trwa, nie jest tak, że temat został zaniechany? Oczywiście nie, bo już dokumentacja jest na ukończeniu. Obecnie wystąpiliśmy o potwierdzenie środków z Agencji właśnie Nieruchomości Rolnej do zabezpieczenia samej realizacji. Już to bez tych pieniędzy na pewno będzie ciężko nam tą inwestycję zrealizować. Pytanie teraz dotyczące oświaty, może trochę szersze. Jak pan ocenia dostosowywanie pelplińskich placówek oświatowych do wymogów, które spływają do Pelplina, do gminy Pelplin od władz centralnych? Wymogi w stosunku do oświaty są coraz większe. No niestety za to mnie idą odpowiednie środki finansowe z budżetu państwa. Te wymogi dotyczą nie tylko do spraw samej gminy, ale także i nawet i nauczyciele. Na dzisiaj mają ogrom pracy związanej z przygotowanych odpowiedniej dokumentacji papierowej. To też te wymogi są nie zawsze akurat w takim zakresie potrzebne. Dla nas jakby tutaj wiodącą sprawą jest oczywiście standaryzacja obiektów samych szkolnych i to mi się wydaje w ostatnim czasie nastąpiła znaczna poprawa. Udało się zmodernizować termomodernizację chociażby szkoły numer 2 czy szkoły w Rajkowach, a także rozbudowa szkoły w Rudnie jest tego dowodem. Ale też należy wspomnieć, że także wchodzimy tak zwane projekty miękkie. Obecnie realizowane dwa projekty, nowoczesna szkoła podstawowa w gminie Pelplin i nowoczesne gimnazjum w gminie Pelplin. To są projekty, które umożliwiają rozszerzyć zajęcia lekcyjne, tak zwane zajęcia wyrównawcze, ale także doposażyć ważne pomoce dydaktyczne niektóre placówki. Panie burmistrzu, czy mieszkańcy pukają ciągle do drzwi samorządu z zapytaniem, kiedy powstanie miejski monitoring? Tak, to jest ważna inwestycja dla bezpieczeństwa naszego miasta.
No bo idea pojawiła się już kilka lat temu, a do tej pory nie doczekała realizacji. No jest tutaj okazja jakby przedstawić problemy może z realizacją tej inwestycji. Pierwszy problem to oczywiście długotrwały proces tworzenia dokumentacji. To nie same jakby tylko projektowanie, ale także sfera uzgodnień, która była naprawdę karkołomna. Drugi problem to kwestia rozstrzygnięcia przetargu. Tu protesty, odwołania powodowały wydłużenia jakby ostatecznego rozstrzygnięcia. Przetarg de facto odbył się już. Tak, dwa przetargi tutaj niestety nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć. No i trzeci problem to już stricte finansowy. Poprzez przesuwanie tej inwestycji nie udało się jakby zabezpieczyć w tym roku pełnego finansowania tej inwestycji, w związku z tym nie mogliśmy ogłosić kolejnego przetargu. Czyli nie jest tak, że inwestycja trafiła do szuflady, akta dawne, zapomniane? Absolutnie nie. Jest to nadal potrzebna inwestycja na naszemu miastu. W przyszłym roku planujemy zabezpieczenie już pełnego ewentualnie finansowania, jeżeli oczywiście dochody gminy na to pozwolą, ale także wtedy w miesiącu, może już marcu, ogłoszenie przetargu i mam nadzieję już ostateczne realizacje tego projektu. Panie burmistrzu, która grupa służb mundurowych może być najbardziej zadowolona pana zdaniem z mijającej kadencji samorządowej? No tu chyba możemy jakby podkreślić ochotnicze straże pożarne. Tu samorząd pepliński tą służbę traktuje priorytetowo. To duże zaangażowanie naszych ochotników, strażaków, bezpieczeństwo naszej gminy jest nagradzane. No chyba coroczny wzrost budżetu straży pożarnych to jest dowód tego, że uznajemy faktycznie za potrzebę tych naszych strażaków. Zeszłoroczny też zakup samochodu ciężkiego dla OSP Perpiń świadczy o tym, że doceniamy strażaków. Oczywiście w ramach środków także doposażamy inne jednostki, znajdujemy środki finansowe na modernizację lub rozbudowę innych obiektów straży. Kolejną inwestycją rozpoczętą w mijającej kadencji jest przebudowa i modernizacja pelpińskiego targowiska. Panie burmistrzu, widać, że prace trwają, są już bardzo zaawansowane. Czy wszystko przebiega zgodnie z planem i założoną procedurą, czy są jakieś nieprzewidziane problemy przy realizacji inwestycji? Tak. Modernizacja targowiska w Pelplinie no to jest taka inwestycja dosyć złożona, dlatego można powiedzieć, że bez problemu się nie obędzie. To pokazuje też, że dobrze, że zaplanowaliśmy jakby realizację tej inwestycji może w dłuższym okresie czasu. Pojawienie się problemów podziemnych, czyli infrastruktura podziemna, to była jednak też dla nas w dużej mierze niespodzianka, ale w tym momencie nie mówimy o opóźnieniu, bo prace odbywają się na dzisiaj zgodnie z harmonogramem. Przewidywane jest w tym roku dokończenie utwardzenia już całej powierzchni targowiska i tak było też zamierzone. Zadaszenie w przyszłym roku, tak? Oczywiście w przyszłym roku planowane jest wykonanie zadaszenia, wykonanie budynku socjalnego, ale także i ogrodzenia, czy parkingu, czy targowiska, no i co na koniec, nasadzenia pięknej zieleni. Wypełniając obowiązki burmistrza, zastępcy burmistrza miasta i gminy Pelpin, znajduje pan czas na działalność w LGD w Sęgach-Ociewia? Tak, tutaj powiem, że od początku powstania LGD w Sęgach-Ociewia mam sposobność działania już od 2006, czyli jak powstawała ta fundacja, zaangażowałem się jakby w początkową formułę, a od paru lat jestem też społecznym członkiem zarządu. To jest naprawdę w tym okresie, kiedy tutaj piastuję tą funkcję, dobry okres także dla beneficjentów z naszego terenu. Bardzo dużo projektów naszych mieszkańców, też oczywiście samorządu pelpińskiego, zostało w tym okresie właśnie sfinansowane z programu LIDER. Mam nadzieję, że w następnym... Czyli angażuje się pan w pracę, nie jest tak, że jest pan biernym członkiem pozostającym na papierze? Oczywiście nie. Tutaj dla mnie jest ważne, żeby tutaj osiągnąć efekty rzeczowe i tutaj trzeba pochwalić nie tylko działalność może naszego samorządu, ale także i wiele grup i organizacji, które
naprawdę sięgają odważnie po środki w ramach tego programu. Jest on nadal potrzebny w Perpignan. Minął rok, już ponad rok od wprowadzenia reformy śmieciowej. Jak pan oceni współpracę z firmą, która wygrała przetarg na wywóz śmieci ze stargardzkim Starcomem? Tutaj już minął dobre półtora roku funkcjonowania nowego systemu. Ta ustawa była dla wszystkich trudna. Dla samorządu, który przejął w zasadzie cały obowiązek śmieciowy od firm prywatnych. I mi się wydaje, że na przykładzie właśnie naszej współpracy samorządu perpińskiego z firmą Starcom jest to dobry efekt. Nie chcą się chwalić, ale tutaj już nawet inne samorządy, i to znacznie większe, korzystają jakby z naszych rozwiązań dotyczących sposobu odbierania, ilości pojemników. Także współpraca na dzisiaj uważam jest prawidłowa. Wiadome już jest, że Tadeusz Bęcki zostanie kandydatem na burmistrza miasta i gminy Pelpin. Mamy już tego potwierdzenie na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli by się panu udało, na jakie zmiany mogą liczyć mieszkańcy miasta i gminy Pelpin? Tak szeroko pytam. W najbliższych wyborach samorządowych będę kandydował na stanowisko burmistrza miasta i gminy Pelplin z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Kociewski Klub Regionalny. Co dla mieszkańców? Co dla mieszkańców? W zasadzie poprzez moją długoletnią pracę w Urzędzie Miasta zawsze mam takie racjonalne spojrzenie dotyczące zmian. Oczywiście te zmiany są w niektórych dziedzinach życia konieczne. Natomiast chciałbym zapewnić, że wszelakie zmiany będą konsultowane z tymi grupami, które będą ich to dotyczyły. Było pytanie szerokie, to teraz uściślimy troszeczkę. Jeśli obejmie pan stery nad miastem i gminą Pelpin, co będzie pana pierwszym takim konkretnym zamierzeniem do realizacji, jeśli chodzi o sferę budżetową? Ponieważ w ostatnim okresie pojawiały się pewne problemy z tą sferą działalności gminy. Najważniejszym w zasadzie zadaniem będzie urealnienie budżetu gminy. Urealnienie to określenie sobie swoich możliwości finansowych. Uważam, że nie można więcej wydawać, kiedy nie rosną dochody. To oczywiście też racjonalizacja wydatków, bo to jest po pierwsze wydatki, ale po stronie także i dochody. Na pewno będę zabiegał o rozwój, aby uzyskać tych nowych potencjalnych podatników, bo to jest jakby tutaj cały cel funkcjonowania tych samorządów. Czyli postawi pan troszeczkę na promocję gospodarczą naszego regionu? Nie będzie się pan skupiał wokół tej elektrowni, która miejmy nadzieję powstanie, ale w chwili obecnej jeszcze łopaty nie zostały wbite w ziemię. Tak, ta inwestycja jest, uważam, potrzebna. Z tego, co pan tutaj redaktor podkreśla, potrzeba miejsc pracy i taką też widzę potrzebę. Natomiast nie ograniczyłbym się jakby tylko z czekaniem na tą jedną, bardzo potrzebną inwestycję. Poszedłbym jednak dalej, a żeby uzyskać nowych inwestorów, trzeba niestety zadbać o lepszą promocję gospodarczą naszej gminy. I to będzie też główne jakby zadanie naszych pionu promocyjnego, także działu, który się zajmuje pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Oczywiście w tym momencie nie można zapomnieć o promocji kulturalnej, ale także no właśnie, i społecznej. Chciał to pan pogodzić, pójdzie to w parze? Promocja gospodarcza i promocja kulturalno-turystyczna? Oczywiście tak. Mi się wydaje, że mając taki skarb, jakim jest Pelpińska Katedra i jej otoczenie, nie możemy o tym zapomnieć. To jest jakby skarb dziejowy, na którym można zbudować, w zasadzie już zbudowano pewną renomę, i to nie koliduje jakby z rozwojem gospodarczym naszej gminy. To trzeba jednak podzielić układ naszych zabytków, a także nowe zakłady pracy, które na pewno napędzą i pozwolą się rozwijać pod względem nowych inwestycji w naszej gminie. A w jakich dziedzinach, w jakich sferach działalności miasta i gminy Pelpin będzie chciał pan zintensyfikować starania, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich? Tutaj już w zasadzie te prace trwają, bo jesteśmy w przygotowaniu w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego projektów rewitalizacji. Mówimy oczywiście o rewitalizacji obiektów centrum miasta,
ale także tej rewitalizacji społecznej. To jest jakby pierwsze etapy projektu, bo jesteśmy na etapie tworzenia studium. Drugim takim obszarem to jest oczywiście też rewitalizacja obszarów bardzo potrzebnych też dla naszego miasta, to jest okolic dworca naszego, gdzie tutaj też widzimy potrzebę nie tylko rewitalizacji, ale także powstanie nowych obiektów, usprawnienia tego terenu. Obsługi klientów oczywiście kolejowych i połączeń. To jest, mi się wydaje, też okno na świat, ale także wiemy, że na dzisiaj szereg naszych mieszkańców korzysta z komunikacji publicznej, w związku z tym ten teren powinien być bardziej otwarty i bardziej zagospodarowany. A jeśli myślimy o wachlarzu świadczeń dostępnych w ramach systemu pomocy społecznej, czy tutaj mieszkańcy korzystający z tego systemu mogą liczyć na jakieś zmiany? Są Pana zdaniem te zmiany konieczne? Tak, są i tutaj ta sfera jakby społeczna będzie jakby tutaj bardzo ważną szpą. Wiemy, nie mamy bogatego społeczeństwa, nie mamy wielu zakładów, w związku z tym będziemy na pewno problemy społeczne chcieli rozwiązywać. Co najważniejsze, trzeba to skoordynować. To nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale działające inne organizacje i to organizacje pozarządowe pozwolą na to, że ten wachlarz świadczeń socjalnych będzie naprawdę na tyle bezpieczny, żeby żaden pępliński mieszkaniec nie został bez opieki. Gościem rozmowy TVP Pelplin był zastępca burmistrza miasta i gminy Pelplin Tadeusz Błęcki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. I oczywiście zapraszam do kontaktów bezpośrednich. Tutaj też pojawiają się zawsze komentarze pod różnymi artykułami, w związku z tym ja jestem zwolennikiem rozmowy bezpośredniej, czy w osobiście, czy w szerszym gremium, dlatego zawsze jestem dla wszystkich mieszkańców otwarty i zapraszam do rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.